Dzień dobry, panie Radku. Serdecznie witam. Trzeci dzień nasz na polach Grunwaldu i trzeci dzień rozstrzygania, z czego się bierze to zagrożenie i to nieszczęście, które nad nami wisi. I chciałem dzisiaj rozpocząć od sprawy na pierwszy rzut oka prostej, mianowicie od takiego pojęcia jak naród wybrany. Mam wrażenie, że właśnie to pojęcie narobiło sporego zamieszania. I czy byłby pan w stanie powiedzieć kilka słów na temat historii tego pojęcia? Pojęcie jest jasne. Mamy jeden naród, co do którego nie ma wątpliwości, kto nim jest, bo jest to naród, który ma tak ogromny wpływ do dzisiaj na politykę, mimo tego, że przez całe stulecia nie miał swojego miejsca na świecie i funkcjonował tylko na sile diaspory, tej, która po świecie się rozeszła. Natomiast jest pytanie, o jakim znaczeniu tego słowa mówimy. Bo jeśli popatrzymy na wieki i na to, co jest poparte dokumentami historycznymi i na to, co jest po stronie opowieści, tej opowieści, którą znamy pod nazwą Starego Testamentu, to zmieniała się rola tego narodu wybranego, jeśli chodzi o jego współpracę czy jego funkcjonowanie z innymi narodami dookoła. Zaczynamy od Abrahama, od informacji o tym, że mamy przymierze z Bogiem. Ten naród został wybrany jako strażnik prawa boskiego. Mija nam trochę czasu w kategoriach, no i tu pytanie, czy czytamy to literalnie ilością pokoleń, czy patrzymy trochę szerzej. Zmienia się rola ze strażników prawa. Mamy naród, który rości sobie prawo do tego, żeby być nauczycielem innych narodów. Później wchodzą jeszcze najróżniejsze zmiany, najróżniejsze kombinacje europejskie wokół tego znaczenia, natomiast jedno się nie zmienia. Są to ludzie, rody, osoby żyjące przez wiele stuleci, które cały czas budowane są ich charaktery, budowane są ich ambicje od tego podstawowego elementu budulcowego. Jesteście narodem wybranym, to wy jesteście tym najbardziej przez Boga umiłowanym, to wy jesteście tymi, którzy od Boga dostali specjalne umiejętności, specjalne pozwolenie, możecie więc robić wiele rzeczy, które dla innych narodów są niedostępne, którym innym robić nie wolno. Jeżeli mogę uzupełnić, to dotyczy to nie tyle całego narodu, jeżeli za cały naród uznamy Izraelitów, dlatego że 12 plemion żydowskich jednak odeszło. I dzisiaj przez hagiografię żydowską uznawanych jest 12 plemion za plemiona zaginione. Natomiast one najprawdopodobniej nie zaginęły gdzieś we wszechświecie, tylko po prostu odeszły i nie miały ochoty w tej całej historii, jaka się zaczęła od pierwszego państwa żydowskiego, brać udziału. Drugie to to, że wydaje się, że pojęciem narodu wybranego od początku, czyli mniej więcej od 10 stulecia przed naszą erą, zaczęto dosyć zwinnie manewrować i manipulować. I to spowodowało, że jak gdyby mamy kilka podejść, i później widać to w całym ciągu historycznym, kilka podejść do tego pojęcia. Chyba pierwszą osobą, która skodyfikowała to pojęcie w taki sposób uniwersalistyczny i który powinien był się przyjąć i prawdopodobnie u wielu Żydów się przyjął. To było podejście uniwersalistyczne Maimonidesa. Natomiast pojawiły się postaci wśród, nazwijmy to, myślicieli żydowskich czy przewodników żydowskich, które podały wersję ekskluzywistyczną, włącznie z wersją taką, bym powiedział, najbardziej zjadliwą, która łączy się z tak zwaną przypowieścią o perle. To nie wiem, czy... Ta przypowieść o perle znana tego, że właśnie to, co było tym najwyższym dobrem, zostało celowo schowane, czyli ten naród wybrany, jego siła, dokładnie, zostało celowo schowane przed wyznawcami innych religii, przed ludźmi, którzy nie idą ścieżką wyznaczoną przez Torę, czy wyznaczoną w tym momencie przez aktualnie funkcjonujący aparat religii judaistycznej, bo chyba to możemy sobie spokojnie tak określić. Znaczy, może od razu połączmy to z konkretnym imieniem i nazwiskiem. Tą przypowieść podał Abraham ben Samuel Abulafi. I to był przełom XIII i XIV wieku naszej ery. I od tego momentu nurt kabalistyczny jak gdyby dał sobie prawo do schowania
pewnej filozofii ekskluzywistycznej, schowania, czyli ukrywania w tajemnicy. Bardzo silnie podkreśliło to, że o pewnych rzeczach mówimy światu zewnętrznemu, a o pewnych rzeczach nie mówimy. Ja przypomnę tylko, że tak zwani Maranie, czyli ci Żydzi, którzy ukrywali swoją tożsamość na przykład w Portugalii, czyli w momencie wypędzenia, czy tuż przed wypędzeniem, albo którzy oficjalnie przechodzili na chrześcijaństwo czy na katolicyzm, a tak naprawdę zachowali swoje zwyczaje, de facto czerpali z tej przypowieści o perle, to znaczy, że inaczej zachowujemy się w stosunku do społeczeństw nieżydowskich, a w zupełnie inny sposób rozmawiamy o sobie, i to też na różnych poziomach, jak przypuszczam, wewnątrz społeczności żydowskiej, czyli przy najwyższym stopniu wtajemniczenia mówimy inaczej, przy mniejszych stopniach wtajemniczenia inaczej, natomiast w stosunku do świata zewnętrznego w ogóle ukrywamy, że tego typu ekskluzywistyczne pojęcie w tej naszej cywilizacji jest przechowywane. No to jeszcze popatrzmy na jedną rzecz. Bardzo wielu ludzi, którzy funkcjonują w naszym kręgu kulturowym, myśli, że cały świat jest poukładany tak, jak wartości czy zasady funkcjonowania chrześcijaństwa. Że prawda jest jednym tematem nie do tknięcia. To są też rzeczy, które się odnoszą do starożytnej Greki, że pewne rzeczy są prawdziwe obiektywnie, że pewne rzeczy są niezmienne, że na nich się można oprzeć. Jak mamy spojrzenie na religię judaistyczną szerzej, to dochodzimy do sytuacji, że ogromna część rzeczy dla nas oczywistych, zero-jedynkowych, prawda, fałsz, właściwe, niewłaściwe, grzech, uczynek dobry, przy tamtym układach, przy tamtym rozumieniu roli właśnie narodu wybranego, czy ludzi, którzy są z tej kultury względem kultur innych, działa na zupełnie innych zasadach. Oni ten sam konflikt, jeśli chodzi o to, co Kain zrobił Abelowi, inaczej będą rozpatrywali, jeśli będzie układ, w którym obydwoje będą Żydami, jeden z nich będzie Żydem, drugi gojem, obydwoje będą gojami. To są trzy zupełnie różne układy i oni nie widzą w tym sprzeczności, bo system, w którym zostają zbudowane jakby ich mental, zbudowany sposób myślenia, od początku to zakłada. No ale tu jak nałożymy na to, że do tego dochodzą te stopnie wtajemniczenia, dochodzi przynależność do kasty tych, którzy wiedzą, albo bycie częścią tłumu, to na to wszystko nakłada nam się jeszcze kompletnie dodatkowe piętro przynależności tego, jaka jest rola, jaka jest pozycja tej osoby. To jest coś, czego ludzie z kręgu zachodniej kultury kompletnie nie rozumieją i są ogrywani w ten sposób bardzo, bardzo otwarcie. Znaczy są ogrywani i na poziomie, o czym się mówi i o czym się nie mówi, ale są też ogrywani na takim poziomie, że no, cywilizacja białego człowieka w zasadzie porusza się w przestrzeni góra czwórwymiarowej, znaczy przy bardziej spłaszczonej trójwymiarowej, bo to jest tylko pojęcie przestrzenne, przy bardziej rozwiniętej czterowymiarowej, na tym się kończy. Do nas tej ostatniej rozmowy nawiązując, wielu z nich myśli tylko w kategoriach fizycznych. Dokładnie. Bo my, nie mając historii rodów, nie mając myślenia w kategoriach generacji, budowania tego kapitału, majątku, już tak sprowadzając to do myślenia ekonomicznego, tak jak pan mówi, panie Marku, nie myślimy nawet w kategoriach czasu. Dokładnie. Co po nas zostanie? Ślad materialny, ślad fizyczny, ślad kulturowy, wiedza, wartość i tak dalej. Czyli nawet przestrzeń czterowymiarowa dla większości ludzi białych jest niedostępna. Tak. Dodajmy tylko, że te społeczności czy pewne grupy żydowskie operują w przestrzeniach wielowymiarowych. Co więcej, ich zapał do badania tych przestrzeni wielowymiarowych jest tak gigantyczny, że widać to chociażby w konstrukcji tych gigantycznych cyklotronów budowanych za no, nieprawdopodobne pieniądze, ale to jest dokładnie ta ciekawość określonych grup dotycząca przestrzeni wielowymiarowych i badania przestrzeni wielowymiarowych. Aż chcę tak zapytać, co z tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, dociera do polskiego rolnika? No, do polskiego rolnika, małego przedsiębiorcy, pracownika korporacji albo polskiej firmy, który ma mniej niż jedną wypłatę do swojego upadku? Nic. To ja myślę, że tu świetnym, jak ktoś lubi konkret, ja jestem bardzo konkretny, jak ktoś lubi konkret, przełóżmy to na coś, co jest łatwo zrozumiałe. Jeśli mamy pełne spektrum światła, od ultrafioletu po podczerwień, ludzkie oko jest w stanie wyłapać ułamek procenta. To mniej więcej przyłożone do rozmowy, którą dzisiaj prowadzimy, tak. Cała wiedza o zależnościach między światem wielowymiarowym, duchowym, bo tu mamy twardą naukę albo coś, co nam się wydaje, że już wiemy, tu mamy tylko wierzenie,
I to, co wiedzą zwykli ludzie, tacy, którzy nie interesują się niczym poza codziennością, to jest mniej więcej taki sam stosunek, jak pełne jest jakby spektrum światła do tego światła widzialnego. My dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, możemy gadać o tym samym językiem nauki. Tak. Dodatkowe wymiary, prędkość światła, co się dzieje poza spektrum fal, poza spektrum wibracji, które my potrafimy odebrać. O tym samym możemy rozmawiać po stronie zupełnie innej. O duchach, o wszelkiego rodzaju jakichś stworzeniach, które właśnie pochodzą z piekieł, pochodzą skądś tam, o istnieniu czystce i tak dalej. Ten język jest cholernie szeroki, a to, co się dzieje przez ostatnie 70-80 lat, moim zdaniem gdzieś od początku lat 50., to jest zawężanie tego, w czym się porusza zwykły człowiek, co moim zdaniem oprócz tego poziomu sekretności, blokowania dostępu do wiedzy, blokowania dostępu do szkół, czy tam wiedzy w szkołach, dodatkowo jeszcze zawęża po prostu mechanizm pojęciowy. Ludzie, którzy wychowują się w kulturze Zachodu, nie mają czym myśleć o rzeczach, o których ludzie wychowani w żydowskiej szkole, czy w momencie, kiedy oprócz szkoły standardowej państwowej mają dodatkową edukację właśnie gdzieś przy tych ośrodkach religijnych, oni myślą zupełnie na innym poziomie. To mniej więcej określmy, przynajmniej spróbuję określić te przestrzenie, w których rozmaite cywilizacje, rozmaite narody się poruszają, więc mamy przestrzenie wielowymiarowe, ale nie oparte na podstawach naukowych, w tym na przykład przestrzeń kabalistyczna, mamy przestrzeń płaską, czyli góra trójwymiarową, a jeszcze bardziej spłaszczona to jest wierzę tylko w to, co widzę. Szkiełko i ale tylko muszę to zobaczyć, bo już nawet w pewne rzeczy, których nie widzę, już nie wierzę. Czyli taka maksymalnie spłaszczone. No i do tego dochodzi przestrzeń naukowa, no, w której bada się obiekty wielowymiarowe, obiekty, które są w stanie przechodzić z jednej czasoprzestrzeni do innej czasoprzestrzeni. No i po to buduje się takie gigantyczne urządzenia, żeby jak gdyby w tych przestrzeniach wielowymiarowych również poruszać się w sposób naukowy. I teraz, czy polski rolnik, przedstawiając to do tej perspektywy, jest w stanie zrozumieć, przed jakim zagrożeniem stoi? Absolutnie nie. Nie ma czym. Nie ma czym, bo nawet jeśli jest człowiekiem wierzącym, czyli co niedzielę znajduje czas na to, żeby pójść do kościoła, wysłuchać lepszego lub gorszego księdza lub klechy, który wygłasza mu kazanie, albo czyta to, co episkopat kazał przeczytać tego i tego dnia, to w bardzo, bardzo wielu przypadkach zostało to sprowadzone tylko i wyłącznie do warstwy kultury, tradycji, przyzwyczajenia, czy wręcz obowiązku, dla wielu z nich przykrego obowiązku, żeby ojciec się nie czepiał, żeby teściowa nie gadała. A naprzeciwko siebie to jest coś, o czym rozmawialiśmy poza kadrem, że my jesteśmy spychani przez to zawężanie aparatu pojęciowego, przez to, co robi z nami świat mediów, świat celebrytów, tego, co jest właściwe, niewłaściwe, zasadne, niezasadne, normalne, nienormalne, do tego, że jesteśmy coraz bardziej zapuszkowani w myśleniu ograniczonym. A jak popatrzymy na zagrożenia, może źle to zabrzmi, bo niekoniecznie muszą to być zagrożenia, ale popatrzymy na konkurentów dla naszej kultury, dla kultury człowieka Zachodu, tej, która ma batem wmuszane, że ma wierzyć w naukę i tak dalej, mamy przeciwko sobie, bo mamy obok siebie dwóch konkurentów. Świat właśnie wywodzący się z religii judaistycznej i świat wywodzący się z islamu. I jedni i drudzy, oprócz szkół państwowych czy szkół prywatnych, które uczą programu państwowego, mają potężne szkoły religijne. Mało kto rozumie, że zaraz obok większości dobrych meczetów w całym zachodnim świecie budowane są medresy. Szkoły, w których ci ludzie przychodzą, dzieciaki od tam, nie pamiętam, 4. czy 5. roku życia, do młodzieńców w wieku wojennym, tak. I uczeni są zgodnie ze swoim poziomem rozwoju pewnej doktryny, pewnego sposobu myślenia. Tak. Ten sposób myślenia jest skrajnie niekompatybilny z tym, co mówi świat, ale po to potrzebna jest informacja, że to ma wartość wyższą i według tego żyjesz, a to jest wartość niższa, według tych zasad musisz funkcjonować. Tu jest wartość, tu jest przyszłość, tu jest ciągłość, tu jest mimikra, tu jest chowanie się właśnie. Ta perła, musisz schować swoją wiedzę tą, którą wynosisz ze szkoły, powiedzmy przy świątynnej, przed całą resztą świata, bo ten świat albo cię zbagatelizuje, stwierdzi, że jesteś wariatem, bo mówisz o rzeczach, o których się nie rozmawia publicznie, albo stwierdzą, że jesteś dla nich groźny i zaczną przeciwko tobie działać. To jest zaszyte i w nauczaniu muzułmańskim, i w nauczaniu w tych wszelkiego rodzaju szkołach, czy w ogóle organizacjach, które funkcjonują w świecie judaizmu. Ale być może cywilizacja chińska również ma taką perłę. Pytanie, jak bardzo cywilizacja chińska dzisiaj może wychylić swój 5000-letni łeb spod tego, co dzisiaj ją może nie blokuje, ale co jest ramą dla jej funkcjonowania.
No to z tej perspektywy, jak spojrzymy na cywilizacje rozwinięte, czyli te, które, bo hinduska też może mieć taką perłę, którą ukrywa, czyli pewne obszary wiedzy, którymi no, nie, albo się dzieli, ale w taki sposób, którego inni jak gdyby nie zamierzają wchłaniać, albo wręcz się nie dzieli. Z tej perspektywy, że tak powiem, najbardziej uproszczona wydaje się cywilizacja polskiego rolnika, którego świadomość zatrzymała się na poziomie, za przeproszeniem, Tuska i Kaczyńskiego. W jaki sposób polski rolnik mógłby z tej swojej klatki pojęciowej zacząć wychodzić? Myślę, że przede wszystkim od tego, żeby zaakceptować, że świat nie jest taki prosty, że to nie jest jedna płaszczyzna, na której jest czarne i białe. Że to nie jest świat polskiego rolnika. To znaczy inaczej, tego nie można powiedzieć, bo mówimy o sytuacji, w której cała konstrukcja mentalności życia tych ludzi jest bardzo prosta. Ja wiem, że to brzmi, nie wiem, hardkorowo, natomiast mówimy o sytuacji, w której naprawdę rzeczywistość człowieka, który jest wpleciony w ten cykl natury, i do tego ma dołożony element ekonomiczny. I są proste działania. Jeśli sprzedam dzisiaj, zaraz po zebraniu spora, to dostanę 600. Jak przechowam we własnym magazynie, dostanę 1000. Jak przechowam do momentu, kiedy ceny są najwyższe, zarobię 1500. To jest luksus, na który moim zdaniem większość ludzi pracujących poza rolnictwem nie może sobie pozwolić. Bo nie ma żadnej innego typu gospodarki, który funkcjonuje w takim układzie. Nawet ci, którzy żyją z pracy sezonowej, czyli mają szczyt swoich sprzedaży przed świętami, mają szczyt swoich sprzedaży w wakacje, typu, nie wiem, branża turystyczna, czy w zimie, kiedy mamy narciarstwo i powiedzmy, żyje nam Podhale czy Beskidy, to oni mimo wszystko są poddani dużo większej ilości bodźców i tak dalej. Jeśli się uczepiliśmy tych biednych rolników, oni żyją w naprawdę prostym, nieskomplikowanym świecie, który jest w miarę łatwy do ogarnięcia głową. A my nagle każemy im rozmawiać o rzeczach, które są nie tylko poza ich zakresem codziennego myślenia, tylko prawdopodobnie poza aparatem myślowym. Żeby chyba tak przybliżyć, może nie tylko polskim rolnikom, ale ogólnie Polakom, w jakiej rzeczywistości w tej chwili funkcjonujemy, spróbujmy sobie uzmysłowić, ile ukrytych światów, czyli takich, których nie widać gołym okiem, na przykład funkcjonuje w takim kraju jak Stany Zjednoczone. Dlatego, że no tak na pierwszy rzut oka muszą tam być elementy, nazwijmy to mafii, czy też po prostu cywilizacji chińskiej. Na pewno funkcjonują tam elementy cywilizacji hinduskiej też ze swoimi powiązaniami. A grup chociażby irlandzkich, no co prawda włoskich, w tej chwili włoskich. Ukraińskich, rosyjskich. No i przede wszystkim żydowskich. Tak. W związku z tym możemy dojść do wniosku, że Waszyngton jest takim konglomeratem, w którym najmniej istotna część to ta, którą widać. Powierzchnia. Ale czyli tą, którą obserwuje polski rolnik. Pan poruszył tylko ten świat na poziomie minus jeden. Tak. Jak wracamy do kręgów piekła Dantego z Boskiej Komedii, mamy to, co widać, czyli władzę polityczną, to jest ten poziom zero. Tak. Idziemy na minus jeden, rozmawiamy o grupach narodowościowych, jak pan to ładnie nazwał, mafie, czy te siły, które działają poniżej prawa. Zejdźmy jeszcze niżej, są ludzie, którzy są z różnych mafii, działają we wspólnych organizacjach. Dokładnie tak. Bo od klubu Bilderberga, od najróżniejszych organizacji wokół Davos, tych wszystkich globalistycznych jaczejek, mamy dużo głębiej zakorzenione rzeczy, które wywodzą się z uczelni, które wywodzą się z kontaktów towarzyskich, które ci ludzie mają między sobą. No mówimy o sytuacji, w której dzisiaj człowiek mający dowolną ilość pieniędzy nie jest w stanie kupić nieruchomości w Hamptons, w miejscu, w którym siedzi śmietanka towarzyska. Możesz być najgrubszym, że tak powiem, zwierzęciem, jeśli chodzi o dochód finansowy, tak, czy ilość pieniędzy, ale nikt cię tam nie wpuści. Nikt cię nie wpuści na Martha's Vineyard, nikt cię nie wpuści w pewne lokalizacje w tych enklawach, które są dla swoich. To prawda. Dla swoich awansujesz, jak przestajesz być człowiekiem z tłumu, zaczynasz się stawać człowiekiem z socjety. I to jest kolejna warstwa. Poniżej mamy tematy... Znaczy, dajmy Martha's Vineyard, to jest taka wyspa naprzeciwko Bostonu. Tak, tak. Taka wyspa... Charakterystyczna dla Massachusetts. Dokładnie. Ale to mówię, to są wyspy i tak dalej. Masę rzeczy, które się w tym pojęciu kryją. No ale idziemy jeszcze poziom niżej i nagle okazuje się, że ci koledzy ze studiów
to na tych imprezkach w zamkniętych ośrodkach należących do klubu takiego czy klubu takiego bawią się nie tylko na poziomie wódeczka i panienki. Bawią się na poziomie dokładnie. Dużo grubszym, dużo głębszym. Gdzieś tam zaczynamy łapać Bohemian Grove i warstwę, która jest momentalnie, zbliża się nam do wierzeń właśnie spoza tego świata dostrzegalnego dla ludzi. I jeszcze niżej mamy informacje o Pizzagate, czyli dokładnie. Wykorzystywaniu dzieci, adenochronach. I jeszcze niżej mamy ofiary z ludzi. Jeszcze niżej pytanie, jak głęboko to piekło sięga. I teraz pytanie brutalne, które ja zadaję od lat. Jak wcześnie albo jak późno powiesz stop? Jak głęboko pozwolisz sobie zejść w dół w analizowaniu tej rzeczywistości? Bo wiele rzeczy, które dotknęło nas przez ostatnie 30 lat, powiedzmy od roku 2001, od ataku na World Trade Center, który niezrozumiały jest na tak wielu poziomach, że jeśli ktoś akceptuje wersję oficjalną, to po prostu wykazuje się lenistwem intelektualnym, niczym więcej. Jak daleko pozwolisz sobie zejść? Bo masa tych wydarzeń, które mamy przed oczami od lat, nie ma logicznego sensu i nikt nie zyskuje na nich na pierwszym, drugim, ani nawet trzecim poziomie. Ale w tym momencie... A to się dzieje. Dokładnie. I w tym momencie nasunęła mi się taka refleksja, że być może tak zwany biały człowiek jest najbardziej bezbronny ze względu na swoją edukację. Mianowicie jest to jednak edukacja bismarckowska, oparta na geometrii Euklidesa. To z kolei utrwala ten wzorzec albo tą świadomość trójwymiarową i to jeszcze ograniczoną do tego, co widać. To powoduje, że biały człowiek w tej chwili znajduje się w stanie całkowitej defensywy i to w zasadzie we wszystkich krajach zachodnich. Tak. I dzisiaj on jako jedyny stoi nagi, uzbrojony tylko w to szkiełko i oko, przeciwko grupom, które, tak jak rozmawialiśmy, Chiny, Indie, cała religia judaistyczna, cała religia muzułmańska, też stoi naprzeciwko ludzi, którzy mają zaplecze swojej głębokiej historii, tradycji, kultury, oparcie w przodkach, oparcie w ciągłości, czy rodzinnej, rodowej, czy dynastycznej, czy choćby... Ale doliczyłbym do tego też cywilizację rosyjską, bo tam też jest wiele rzeczy utajnionych. Tak. Krócej, płycej. Tak. Natomiast jak najbardziej to też jest. I teraz gdzie lądujemy? I lądujemy w momencie, w którym nam nie wolno jest rozmawiać o tematach, które są poza tym właśnie trzema, maksymalnie czterema wymiarami, bo jest to nie na miejscu, bo jest to nie na poziomie, bo jest to szalone, bo to jesteśmy natychmiast kandydatami do psychuszki, a naprzeciwko siebie mamy ludzi, którzy funkcjonują w świecie widzialnym, namacalnym i w dwóch, trzech, czterech warstwach powyżej. I de facto zarządzają tym światem. Aleluja. Czy te jałówki tam gromadzone lub niegromadzone hodowane w Jerozolimie według określonej grupy w końcu zostały wymordowane, czy jeszcze żyją? Znaczy, ja myślę, że dowiemy się, jak już będzie po ptokach. Tak. Natomiast to jest właśnie to, o czym mówimy. Nam nie wolno myśleć w kategoriach czegoś więcej niż bicie naszego serca, a nie tego, co się dzieje energetycznie na poziomie wibracji, na poziomie tego całego świata, którego nie da się pomacać. A oni w tym czasie od 300 czy 400 lat hodują jałówki, żeby dotrzeć do miejsca, które jest opisane w Starej Księdze i przeniesione ileś tam. I dodajmy, żeby przejść do epoki mesjanistycznej, która, on się chyba nazywa Jehuda Halewi, czyli ten, który przypisał szczególną rolę Żydom w momencie mesjanistycznym, no i stąd ten ich pęd w stronę mordowanych jałówek, które mają tę epokę mesjanistyczną uruchomić. Dokładnie tak. No. I żebyśmy mieli jeszcze jasność. Nikomu nie przeszkadza, że ciągiem tej przypowieści, ciągiem tej obietnicy, tego proroctwa jest informacja o tym, że gotowa trzecia świątynia spłynie z nieba i osiądzie na miejscu, o które oni mają zadbać, żeby należało do nich. Tu nie ma sprzeczności ludzi, którzy są inżynierami, architektami, że budynek, fizyczny budynek zostanie spuszczony z nieba i postawiony w miejscu, które jest określone od tysięcy lat. To jest to coś cudownego. Oni mają dużo lepszy, dużo szerszy jakby arsenał, powiedzmy, środków do walki z nami, bo poza tym, co nam jest dostępne, posługują się rzeczami, których nam używać nie wolno, nie wypada albo nie wiemy w ogóle, że istnieją. Dokładnie. I tutaj wracając do tej rzeczywistości wielowymiarowej, jaki byłby problem dla decydentów tej rzeczywistości wielowymiarowej, zanurzonych w różne kultury, na przykład z wymordowaniem 5 czy tam 6 milionów polskich rolników? To nie istnieje w kategoriach problemu. To jest checklista, pozycja 4,2, 5 milionów mniej tych.
tych konkretnych. Stan posiadania powyżej 2 hektarów, czy poniżej 2 hektarów, tych się przestraszy, tamtych się kupi, jeśli przejdą to... Ale tych powyżej 2000 hektarów też mordujemy. Przeszkód nie ma, jak gdyby. Ani ideologicznych, ani technicznych. Tak. Odwróćmy to, panie Marku. Nie ma przeszkód po stronie tych, którzy zlecą morderstwo, albo dla których zamordowanie tych właścicieli, tych setek czy tysięcy hektarów jest częścią drogi do planu. Jakiegoś projektu. Ale nie ma też problemu po tej drugiej stronie, moim zdaniem. Bo ktoś, kto doszedł do, w tych realiach, o których mówimy w Polsce po 1989 roku, ktoś, kto doszedł do poziomu setek czy tysięcy hektarów własnościowych, tak, to jest człowiek o bardzo specyficznej konstrukcji mentalnej. To jest człowiek, który jest skrajnym oportunistą, osobą, która za sobą zostawiła nie raz, nie dwa łzy, rozpacz, rozwody, samobójstwa, nałogi i inne rzeczy, żeby do tego poziomu dojść. Czyli skrajnym komfortem. Po co ich mordować? Tak. Siadamy do stołu, dajemy prostą informację. Tu masz cenę. Aha. Jeśli tego nie podpiszesz, następnej oferty nie będzie. Przyjdzie do ciebie skarbówka, weterynarz czy ktokolwiek inny. Możesz to sprzedać i wyjechać bye-bye. Albo my ci to zabierzemy przez narzędzia bestii, którą stworzyliśmy. Przez narzędzia państwa, narzędzia służb i tak dalej, i tak dalej. Masz za sobą taką ścieżkę drogi dotarcia do tego miejsca, w którym jesteś, że z jednej, drugiej czy trzeciej strony złapiemy cię za gardło. Czy polscy rolnicy zdają sobie sprawę, że ludzie tacy jak Tusk, Morawiecki, Kaczyński to są tylko narzędzia w rękach tych, którzy decydują o dalszym kierunku zmiany? Czy w ogóle zdają sobie sprawę, że to są postaci no, kompletnie w tym całej historii nieistotne? Jak rozmawia się z nim jeden na jeden, to są dwa poglądy, które słyszę. Że to są niewłaściwi ludzie, bo są zbyt mało inteligentni, zbyt mało sprawczy, za mało się starają, nie zależy im tak, jak im powinno i tak dalej. Czyli to jest takie właśnie nałożenie tego wzoru skrajnie, powiedzmy, chrześcijańskiego, czy opartego te wartości chrześcijaństwa, że dajemy komuś ten benefit of the doubt, tak? Dajemy komuś ten kredyt zaufania, czy założenie, że on może być w błędzie, że on może nie wiedzieć, co robi. Dla mnie to jest szokujące, bo jak wychodzi jakakolwiek afera z udziałem polityków, nieważne, czy od poziomu powiatu, województwa, czy centralnego, to nagle okazuje się, że te melepety, te sieroty, ci debile, kretyni, nazwijmy to jak chcemy, bo tak ich nazywamy w rozmowach między sobą z rolnikami, oni nagle są skutecznymi, cwanymi ludźmi, którzy potrafią układać wielopiętrowe struktury własnościowe, wielopiętrowe struktury spółek, żeby wyciągać pieniądze, których ukraść się nie dało. I tym ludziom to nie przeszkadza. A po drugiej stronie mamy takich, którzy twierdzą, że to są zdrajcy, sprzedawczyki, że ten ma kryptonim Oskar, a tamten student, a tamten tu jeszcze ma, nie wiem, zablokował zakup śmigłowców wtedy, kiedy było wiadomo, że to jest dobrze dla nas, dla naszego kraju i tak dalej. Ale jedni i drudzy mają jedną cechę wspólną. Oni sami nie zamierzają nic robić. Oni czekają, aż ktoś postawi tego jednego właściwego człowieka. I nie ma znaczenia, że eksperyment o nazwie Kołodziejczak okazał się kompletnym fiaskiem. Że takich trybunów ludowych po stronie ruchu rolniczego było już trochę. Jedyny, który zrobił cokolwiek, to powiedzmy Andrzej Leper i zapłacił za to cenę, jaką zapłacił. Ci ludzie nadal nie chcą zrobić nic sami. Czekają, aż ktoś za nich i dla nich znajdzie człowieka, który za nich i dla nich wykona robotę, która zapewni im to życie nadal na poziomie totalnego spokoju. Przykre to jest, bo to są inteligentni ludzie, ludzie, którzy potrafią myśleć i moim zdaniem dużo lepsi nawet, ja pracuję z przedsiębiorcami, rolnicy, szczególnie ci, którzy mają spory biznes, są dużo lepsi nawet w pracy na pieniądzu niż przedsiębiorcy, bo mają niestety bardzo rzadkie przepływy, bardzo dużych kwot, więc jeśli nie nauczą się gospodarować tymi pieniędzmi, myśleć perspektywicznie i tak dalej, to nie mają szansy w tym swoim rolniczym zawodzie. Przedsiębiorcy mają pod tym względem łatwiej, mają więc dużo niższe kompetencje na pilnowaniu cashu. Ale mówimy dalej o sytuacji ludzi, którzy byli rozpieszczeni przez lata. Rzeczywistością, która, żeby nie stawiali oporu, żeby nie robili problemów, cały czas była wykładana im pod nogi jak czerwony dywan. I teraz nagle ktoś ten dywan wyciąga im spod nóg. Nie są gotowi. Czyli do końca będą jeździć do Ministerstwa Rolnictwa ze swoimi postulatami. Albo na najbliższe rondo na autostradzie. Mieliśmy próbkę tego na początku roku. Zamiast robić protest pod Sejmem, pod mieszkaniami posłów, pod mieszkaniem swojego wójta, pod mieszkaniem człowieka z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, który nie przyszedł na spotkanie i nie powiedział, jakie są plany Zielonego Ładu. My mówimy o ludziach, którzy w tym roku, w styczniu, w lutym, w marcu, kiedy mieliśmy protesty rolnicze, protestowali przeciwko czemuś, co w planach Komisji Europejskiej czy w planach globalistów nazywa się Fit for 55. Czyli zmniejszenie poziomu emisji do 50% tego, czy tam 55% tego, co było w roku 90. I pytam tych osób, bo dzwonią do mnie, spotykają się ze mnie. Sam ostatnio byłem na spotkaniu pod Płockiem z 650 rolnikami. Mówię, czy wy nie potraficie tego dokumentu przeczytać do końca?
że za tym Fit for 55 macie zaraz fit 90, czyli gotowość do zmniejszenia tego zużycia czy tam emisji o 90%, a końcem końców jest net zero, czyli wasza działalność cała w ogóle nie może być generatorem dodatkowego CO2, albo inaczej, musicie robić takie rzeczy, żeby emitowane przez was CO2 było też przy okazji pochłaniane czy załatwiane w jakikolwiek sposób. Dochodzą do miejsca, tak jakby mieli jedną klapkę na oczach. No tak. Widzą to, co było i moment do dziś, nie rozumiejąc, że plan dla nich ułożony jest już dużo dalej. No tak, ale wszystko wskazuje na to, że te cywilizacje, które mają części niewidzialne, które tym zarządzają, są zainteresowane kompletnym złupieniem Zachodu. Co więcej, no nie jest w interesie ani cywilizacji chińskiej, ani hinduskiej, ani jakiejkolwiek innej, żeby upominać się o tą cywilizację, która w ogóle nie zamierza się bronić. Czy podobnie to wygląda w tej chwili, no bo będziemy to obserwowali w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, czy te części niewidzialne dalej będą manipulować również Amerykanami? Jak najbardziej. No Stany są największym więźniem tych układów. Mogę spokojnie powiedzieć z własnego doświadczenia, bo od 96 roku pracuję z niemieckojęzycznymi ludźmi, też tym językiem władam, jestem tam kupę czasu. To samo dotyczy Niemiec, to samo dotyczy Austrii. Szwajcaria troszkę inaczej. Wielka Brytania i Irlandia ten sam kocioł. Czyli Amerykanie się nie obudzą? Amerykanie mogą się obudzić z jednego względu. Oni pracują na zupełnie innej bazie ekonomicznej. To samo dotyczy Niemców. Niemiecki rolnik, inaczej, nie ma czegoś takiego praktycznie w Niemczech jak u nas, że jest gospodarstwo rolne gdzieś pod lasem, gdzie facet ma 4 hektary. I on pracuje zawodowo, żeby oprócz tego być rolnikiem. Nie, albo jesteś rolnikiem, albo pracujesz zawodowo, albo zajmujesz się usługą rolniczą, albo innymi rzeczami. Bo po prostu my cały czas jako Polacy nie rozumiemy przepaści finansowej, przepaści dochodowej między nami i Zachodem. Mimo tego na Zachodzie jest dzisiaj dużo gorzej niż było w latach 90. My nadal mamy różnicę 3,5-4 razy, jeśli chodzi o dochody osoby na podobnym poziomie. Tam nie ma małych farm. Tam nie, są farmy rolnicze, są farmy jakieś tam powiedzmy rodzinne, są farmy specjalizujące się w jakiejś wąskiej działalności, ale one swój produkt sprzedają na tak wysokich marżach, że ci ludzie dalej mają niezależność finansową i oni tej niezależności finansowej moim zdaniem będą bronić. U nas w Europie niezależność finansowa, o czym my rozmawiamy? Dopłaty, kredyty, leasingi i majątek, który jest najczęściej albo zamrożony w budynkach, zamrożony w ziemi, którą spłacamy, bo przecież ziemia wystrzeliła w kosmos, albo zakontraktowany w ziarnie siewnym, zakontraktowany w nawozach, zakontraktowany na cenie odbioru, która jest jakby zagwarantowana jednemu dostawcy kapitału. Jednym z takich papierków lakmusowych, przynajmniej w mojej wyobraźni, który pokaże nam, że sytuacja zaczyna się jakościowo zmieniać, byłoby spektakularne aresztowanie na przykład Billa Gatesa czy Antoniego Fauci, czy jedną z tych postaci organizujących tak zwaną grypę 19. Dokładnie zastanawiałem się, jakiego określenia użyć. Pańskim zdaniem, jakie jest prawdopodobieństwo, że do takich spektakularnych aresztowań dojdzie? Fauci jest pionkiem. Może polecieć. No, ale chodzi o to, żeby wykonać to. Jeśli będzie potrzeba, jeśli trzeba będzie uspokoić gorące głowy, bo amerykańskie gorące głowy, może do tego dojść. Mamy dzisiaj cały czas... Ale włącznie z Gatesem. Gates jest traktowany cały czas jako jeden z głównych ludzi w całej aferze Epsteina, czyli w aferze związanej z pedofilią. Mhm. Wiadomo o tym, że był gościem w samolocie, który latał na tą wyspę. Wiadomo, że nastąpił rozwód chwilę po tym, jak temat Epsteina wypłynął na powierzchnię i Melinda umyła ręce od tego, co robił Bill. Wiemy też, jak ktoś w ogóle chce się zainteresować historią samego Billa Gatesa, jego rodziców i tak dalej, że to jest człowiek, którego rodzice byli zaangażowani przed drugą wojną w ruch eugeniczny. Dokładnie tak. I jeśli to nie trzeba, nie wiem, wyszukiwać informacji albo robić seansu spirytystycznego, żeby coś usłyszeć od duchów z innego wymiaru. Wystarczy poczytać informacje na temat tego, skąd ci ludzie w prostej linii się wywodzą. Jaką rolę miała matka Gatesa w momencie, kiedy on zaczynał swój biznes, z jakim towarzystwem się prowadzała, w jakich organizacjach funkcjonowała. To wszystko jest widoczne. Więc jeżeli się okaże, że dla uratowania setek głów, które na tej wyspie Epsteina były, trzeba będzie poświęcić jednego Billa, to moim zdaniem tak samo jak ci właśnie rolnicy wielkohektarowi, on ma tylu trupów za sobą, dosłownie i w przenośni, tyle zniszczonych karier, przejętych firm, zniszczonych biznesów, zdradzonych wspólników, zdradzonych partnerów, pracowników i tak dalej, że tam będą setki osób, które chętnie ten delikatny ruch w stronę przepaści zrobią razem z nim. Musi być po prostu hasłem. I pytanie się pojawia, czy te właśnie Gatesy i inni, no o czym nie mówię, bo to inny gatunek, czy ci ludzie są
tak ważni dla bestii. Dla bestii, no właśnie. Jak mogą być, albo jak nam się próbują mienić. No bo znowu, no patrzmy na osobę kolejną, którą kojarzymy z grypą 19, czyli pana Klausa Schwaba. Mało kto interesuje się historią tego człowieka przed rokiem 71, przed uruchomieniem Davos. Mało kto rozumie, dlaczego inżynier, który zaczynał w firmie wywodzącej się z generalnie obróbki czy przygotowania materiałów rozszczepionych do elektrowni atomowych, bo on stamtąd się wywodził, człowiek, którego ojciec był prymusem, można powiedzieć, gospodarki Rzeszy, był człowiekiem, który zarządzał miastem, zarządzał obozami pracy, w najlepszy sposób dostawał odznaczenia za najwyższy poziom skuteczności w tym zarządzaniu siłą żywą, albo przynajmniej żywą na razie, to tło tego człowieka kompletnie zmienia się w momencie, kiedy on trafia na amerykański uniwersytet. W ręce pana Kana, w ręce paru innych ludzi, którzy budowali tą jego karierę. I tam pojawia się nazwisko Kissinger. Jeżeli ktoś rozumie, kim był Kissinger, kim jest Kissinger, właśnie wracamy do tematu w narodu wybranego, kim jest Kissinger w realiach amerykańskiej polityki, amerykańskiej wojskowości, planów strategicznych, gospodarczych. Narodu wybranego w cudzysłowie. Tak. I to nagle się okazuje, że klocki, które teoretycznie leżą w zupełnie innych pudełkach, na tej szachownicy lądują obok siebie. Zaczepione o siebie tak jak Lego o Lego. Dokładnie. Nierozerwalne. To są elementy połączone. No i tu jest pytanie. Czy Klaus Schwab może zostać poświęcony, jeśli trzeba będzie ratować ideę globalistyczną? Nikt nawet nie mrugnie okiem. Czy Bill Gates zostanie poświęcony? Nie wiem, bo to trochę inny kaliber moim zdaniem. To nie jest zwykły figurant. No ale na tego człowieka od komarów, przez szczepienia w Afryce, przez wiele innych rzeczy, pomysły, które Gavi robiło w Indiach. Przecież są tysiące albo miliony ludzi w skali świata, którzy będą bili brawo, kiedy będą go wieźli z więzienia na szafot. Będziemy mieli sytuację, w której pytanie jest, co się wydarzy za kulisami. Nam się pozwala znowu, patrzymy na te poziomy piekła, nam się pozwala dostrzegać nazwy BlackRock, nam się pozwala dostrzegać nazwę Larry'ego Finka, nam się pozwala dostrzegać nazwisko Muska, powiedzmy Gatesa czy paru innych ludzi z tego poziomu. Larry Fink, nikt nie zadaje sobie BlackRock, tylko dokładnie. Nikt nie zadaje sobie pytania, jeżeli te wszystkie fundusze, cztery największe, State Street, Fidelity, Vanguard, jeżeli one nawzajem są swoimi właścicielami, to dokąd pójdą pieniądze, które oni zarabiają? Tego pytania zadawać nie wolno. A tam zaczyna się bestia. Tam zaczyna się bestia, dlatego że plątanka jest po to tak zaplątana, żeby nie dawało się ustalić w żaden sposób nazwiska prawdziwych właścicieli, czyli tych, do których popłynie dochód. Ja jeszcze dodam do tego jeden obszar, no, który omawialiśmy też w rozmowach prywatnych, mianowicie dezinformację. I no bo to w tej spłaszczonej świadomości, to co dodano, to jest potężna dezinformacja, która płynie również poprzez internet. To są te setki rozmaitych teorii, pseudofilozofii, takich bym powiedział bardzo spłaszczonych, pozbawionych jakiejś głębszej analizy. Ale to są też wszelkie ortodoksyjne ruchy religijne, które bardzo często się wydają, mają podejrzaną proweniencję i dotyczy to również ortodoksyjnych ruchów katolickich. Czy moglibyśmy dwa słowa na ten temat powiedzieć? No bo tą dezinformacją Polacy są wyjątkowo mocno dotknięci. W końcu nie wiem, czy do końca wyjątkowo mocno. Ja mówię, żyję bardzo mocno, czy bardzo głęboko w tej kulturze niemieckiej, w języku niemieckim tam. Tak. I mamy trochę inną metodę, albo inaczej, nas się obrabia trochę innymi narzędziami niż Niemców. Niemcom wycięto pewną część rzeczywistości związaną z ich historią lat 40. i tak dalej. Nie rozmawia się o tym, kto budował tą republikę po roku 45., skąd się wzięli ludzie, którzy byli oficjalami w czasie cudu gospodarczego, skąd przyszły pieniądze, dlaczego ze Szwajcarii cały czas płyną niemieckie pieniądze ze skarbców. Wiemy, jak bardzo one są niemieckie, bo to część majątku Polaków na przykład, czy ludzi przez warszawskie, krakowskie czy łódzkie getto wywiezionych do komór. Natomiast my mamy po prostu trochę inną ścieżkę obróbki. Polska dowiozła tą dwoistość państwa komunistycznego i narodu, który nadal miał wiarę, albo przynajmniej tradycję, przywiązania i tak dalej, i wartości, do roku 89. Nic nie wydarzyło się gorszego dla polskiego kościoła niż wolność tak zwana. Tak. Nic nie wydarzyło się gorszego od tej wolności od 89 roku niż zachowanie hierarchii kościelnej i samej instytucji kościoła. Nie kościoła, czyli wspólnoty ludzi, tylko tej instytucji publicznej. Kościół od góry całkowicie przejęty. Tak. I mamy wtedy rok 2020, 2021, drugi. Mamy znowu okres grypy 19. I okazuje się, że rzeczy, które mówią nam z ambony, jak to
księża zostawali jako ostatni w mieście objętą prawdziwą zarazą, czarną ospą i tak dalej, umierali razem ze swoimi wiernymi. Tutaj mówią to ludzie z Ambony, czytają to do 5 osób, które siedzą w 600-metrowym kościele, bo innych nie wpuścili. Mówimy o sytuacji, w której Polacy są po prostu trochę inną drogą obrabiani. Jak popatrzymy na Niemcy, popatrzymy na Austrię, która jest kompletnie wyprana z religii, popatrzymy na Czechy, również całkowicie agnostyczne, odepchnięte całkowicie od tej duchowości, ich się obrabia po prostu innym narzędziem. Cel jest ten sam. Masz myśleć w tych ramkach, które są 3, maksymalnie 4-wymiarowe, a ten 4 wymiar czasu nadal myśl w kategoriach swojej emerytury, a nie tego, co robić będą twoje dzieci za 6, 7, 8 pokoleń. To w sytuacji, w której religia może być narzędziem wyzwolenia, bo jest również narzędziem pogłębienia duchowego, ale równocześnie może być bardzo silnym narzędziem dezinformacji i wprowadzenia w ślepą uliczkę, w jakiś zaułek, z którego już nie ma wyjścia. I w którym jedyne, co się wywołuje w świecie zewnętrznym, to jest nienawiść. I pytanie, jak odróżnić jedno od drugiego? To jest strasznie ciężkie, bo to wydaje mi się, że każdy z nas ma inny poziom tych dzwonków alarmowych, które się uruchamiają. Ja przez całą średnią szkołę i później studia grałem na bębnach, więc jako bębniarz byłem zapraszany do najróżniejszych zespołów. Śpiewałem więc prośne piosenki żeglarskie na festiwalach szantowych, jak to tam podciągnik Kierozji, ale tak samo byłem jako bębniarz potrzebny do zespołu, zapraszany na różnego rodzaju imprezy właśnie związane z ruchem Światło-Życie, z tymi głęboko wierzącymi ludźmi, którzy siedzą w kościele katolickim. I tu są ludzie przyzwoici, i tu są ludzie zaczadzeni, i tu są ludzie, którzy są zimnymi oportunistami, sukinsynami, ludźmi, którzy cię przerobią i w kościele, i na festiwalu szantowym. Tyle tylko, że ci nie będą pijani piwem, tylko nakręcą się jakimś tam swoim spinem. No więc pytanie jest takie, jeśli ktoś ma podatność na to, żeby się zagubić albo żeby oddać lejce, jak ja to nazywam, puścić lejce swojego życia, puścić lejce swojego myślenia, to mówiąc brutalnie nie ma znaczenia, czy on trafi do grupy głęboko wierzących ultrasów katolickich, do satanistów, do skinów, czy na koncert rockowy. Po prostu na tych koncertach rockowych... Wpada w pułapkę. On wchodzi w pułapkę. On nawet nie wpada, bo on nie zauważył, że wszedł do tej pułapki. To jest paradoks, ale znowu, to jest paradoks wynikający z tego, że mamy małą bazę rozumienia tego, gdzie sytuacja przestaje być normalna. Dokładnie. Gdzie ktoś przejmuje kontrolę nad nami. A czy możemy tak podsumować, że takimi narzędziami do rozpoznania jest serce na pierwszym miejscu i trzeba zachować to serce i rozum? I jeszcze intuicja, bo ona intuicja. Jest gdzieś pomiędzy. Gdzieś chyba, że to, bo mówię, serce dla mnie to są te uczucia ciepło-zimno, dobre, złe, tak? Intuicja to jest to coś na zasadzie, coś mi w kichach mówi, co nie iść. Jest nie tak. Tak, tą uliczkę nie pójdziemy dookoła wokół stacji benzynowej. Ten rodzaj ortodoksji jest zbyt niebezpieczny. Tak, tak. Albo zaczyna, sytuacja była świetna, ludzie, których znam, są świetni, trafiamy na spotkanie, które jest pierwszym po kilkunastu robionych warunkach, które znamy z ludźmi, których znamy i nagle pojawia się ktoś, kto ma bardzo silny pociąg do tego, żeby nami dyrygować, albo kto nagle daje takie, nie wiem jak to nazwać, czyli dobrze, jedyny, uproszczone odpowiedzi. Jedyny, który posiada prawdę. Tak. Albo najsilniejszy w tym, żeby o tej prawdzie mówić. I jeżeli ten moment, jeżeli my nie jesteśmy gotowi i nie wchodzimy do takich grup, do takiej organizacji z tą rezerwą, z tym dystansem, na zasadzie nie podpisuj się, nie oddawaj tam swojej nerki, nie przyprowadzaj dziecka, dopóki nie zrozumiesz, kto tam siedzi, no to jest bardzo szybko, może zrobić się groźnie. My cały czas, znowu, to jest moim zdaniem część tej mentalności ludzi wychowanych w duchu religii katolickiej. To jest ten drugi policzek, który mamy nadstawić, to jest to wybaczanie wrogom i tak dalej. Ludzie z przeciwnej strony. No z tym drugim policzkiem jest trochę inaczej. Okej, ale mówimy o tym, co jest na powierzchni znowu. Dla ludzi, ale ludzie faktycznie zrozumieli to dosłownie. Tak, bo ja tylko o tym mówię. I dochodzimy do sytuacji, w której człowiek, który jest ewidentnie twoim przeciwnikiem w sporze albo twoim wrogiem gospodarczym, związanym z majątkiem, z czymkolwiek innym, rzuca ci w pysk, wybacz mi, bo jesteś katolikiem. I ludzie zapominają, że do tej przypowieści, tak jak pan to powiedział, jest jeszcze druga część. Że mamy pewną kolejność działania. No i spotykamy się na pole Grunwaldu. Tutaj dookoła wiszą miecze. I te miecze... Do czegoś służą. Do czegoś służyły i służą. I były w rękach tych, którzy wcześniej odbyli dwie msze. I to jest dopiero równowaga. Czyli głęboka modlitwa. Bierzemy miecz i walczymy. Co ciekawe, i to jest ta odpowiedź na uderzenie w policzek. Okej, okay, ale powiem, Marku, tu na tych polach walczyli po jednej i po drugiej stronie ludzie, którzy przeszli przez dwie msze. Okej. Okay. I w związku z tym sprawdzamy, kto wytrzyma.
I to powinni katolicy, zwłaszcza ci, którzy nadstawiają drugi policzek albo czekają nie wiadomo na co, to powinni zrozumieć. No ja mam taki problem, to już od lat już nawet, bo parę razy gdzieś tam komunikowałem jasno, że w tym etosie osoby, która jest wierząca, która wierzy w tą wyższą, dobrą siłę, jest to samo, co o czym rozmawialiśmy w kwestii rolników, przedsiębiorców, Polaków szeroko pojętych, jeśli chodzi o to. Bierność. My czytamy z tych przepowieści, my czytamy z tej tradycji. Albo tchórzostwo. Zamiennie chyba. Zamiennie, bo czasami jest to nie wychylam się, bo dostanę po łbie, a czasami nie wychylam się, bo ktoś ma to zrobić za mnie. Jest to nieme albo wprost zgłaszane oczekiwanie. Znajdźcie osobę, która będzie tym miejscem na białym koniu, która dla mnie i za mnie załatwi problem. Czyli albo wy to dla mnie załatwi. Podskórne cwaniactwo. Chyba tak. Albo słabość, bo tu analiz może być wiele. Mi się nie chce wchodzić w to i oceniać każdego człowieka, którego widzę na widokręgu. Dla mnie zero-jedynkowo, jeżeli myślimy o tym, że trzeba coś zmienić, ja zadaję proste pytania. Mamy tylko dwie możliwości. Chcesz, żeby zmieniła się rzeczywistość wokół ciebie, więc ją zmień. Przyjdź z nami i działaj ze mną, albo pomóż mi to zorganizować. Albo zmień się sam od środka. To jest ta część pierwsza. I zacznij budować siebie. To jest ta część pierwsza. Panie Marku, spotykaliśmy się w szczycie grypy 19 z przedsiębiorcami, z etatowcami, z ludźmi, którzy w korporacjach pracowali, za zamkniętymi, zaklejonymi papierem szybami knajp. Odważnych restauratorów. Myśmy zgromadzili na LinkedInie, na najbardziej parszywym portalu, jeśli chodzi o społecznościówki, najbardziej przesiąkniętym niebieskowłosymi wampiami czy harpiami z HR-ów. My zgromadziliśmy prawie 300 osób. I ci ludzie z przyjemnością spotykali się, wiedząc, że każdemu z nas, kto wychodzi z takiego spotkania, gdyby tam stanął ten trójkowy patrol, oni mieli pełne prawo, według swojego podejścia, walnąć mandat 30 tysięcy złotych. W momencie próby ci ludzie zachowywali się jak partyzantka. W nosie z konsekwencjami musimy przechować nasze wartości, naszą wolność, naszą własność. Czyli coś jeszcze dwa lata temu w tych duszach drżało. Drżało, bo było zagrożenie. Bo było zagrożenie. A dzisiaj? To dzisiaj. Spójrzmy na 28 lutego 2022, czy na połowę maja. Próbujemy zorganizować spotkanie, które nie musi się odbywać za zaklejonymi szybami. Tak. I z tych 300 prawie osób, ponad 70 odpowiada, no ale po co mamy się spotykać? Przecież nie ma już Dawida. Już wszystko jest dobrze. Już cudownie. Skończył się problem. Tak. No i na pytanie moje, no dobra, problem, który znamy pod nazwą grypa 19, który znamy pod nazwą dawka w ramię i tak dalej, jest odłożony na bok, nikt go nie zamknął, tak nikt jest. Nie ogłosił końca i tak dalej. Mamy problem następny, mamy otwartą na oścież granicę. Oprócz tej garstki ludzi mieszkających w tym zakresie, w tym terenie działań wojennych, wlało nam się do kraju miliony ludzi z bezpiecznych terenów i oprócz nich Kazachowie, Gruzini, ludzie, którzy czekali na białoruskiej granicy, którzy są dużo bardziej opaleni niż ci, którzy mieszkają za naszą wschodnią i tak dalej. Czy wy nie widzicie problemu, że do problemu jednego, który nie jest zakończony, tylko zamrożony, dojdzie nam drugi? I dojdzie 15 następnych. I nic się nie dzieje, bo oni wyszli z nas, oni przestali być partyzantami. Oni taką mają potrzebę powrotu do normalności, że zamieniają się w te chińskie małpki. Załóżmy, albo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Polacy będą czekali na katastrofę, czyli tą, do której cała ta sytuacja zmierza. Powtórzę wczorajsze wieczorne pytanie, no bo rozmawialiśmy. Jaka jest szansa według Pana, że do 30 stycznia 2025 coś eksploduje? Kolosalna. Bo mamy tyle punktów, w których dużo się może zmienić, że głowa boli od odliczenia. 25 października spotkanie BRICS-u, 5 listopada wybory amerykańskie, ich wyniki gdzieś 3-4 dni później. Później okres między wynikami a objęciem prezydentury przez nowego prezydenta albo starego prezydenta, bo to w tym wypadku będzie dwójka starych tak naprawdę, bo przecież Kamala Harris trzeba traktować jako osobę, która w tym Białym Domu już siedzi. Do tego wszystkiego kupa energii, która jest zamrożona w tej chwili i czeka ewidentnie, jeśli chodzi o fronty gdzieś nad Dnieprem. Nie wiemy, co się wydarzy, jeśli chodzi o udział Korei Północnej, która zaczyna być tam powoli reprezentowana. Mamy wyciszony, przynajmniej na poziomie medialnym, konflikt na Bliskim Wschodzie. Mamy trwającą cały czas twardą, efektywną, prowadzoną z brutalną skutecznością eksterminację jednego narodu nad Morzem Śródziemnym i świat posłusznie, tak jak w przypadku przejęcia przez Chiny Hongkongu, odwrócił główkę. Tak jest. Mamy przytajone albo przyciszone konflikty w Afryce, przytajone, przyciszone konflikty w Ameryce Południowej. Punktów zapalnych na mapie jest taka ilość.
że nie wiadomo, który z nich będzie tym najwygodniejszym, a moment, w którym można odpalić niestabilność światową jest, to znaczy moment, miejsce, w którym można odpalić tą niestabilność w skali świata jest cała masa. My już dzisiaj mamy statki, nie wiem, czy pan to śledzi, my już dzisiaj mamy linie zajmujące się transportem kontenerów i tak dalej, które mimo tego, że teoretycznie nie ma zagrożenia dla kanału sueskiego, i tak prewencyjnie pływają wokół Afryki. No śledzę to akurat, tę branżę. Więc to są rzeczy, które... Ja jestem człowiekiem, który żyje ze sprzedaży. Tak? Ja patrzę na biznes, ja patrzę na handel, ja patrzę na wskaźniki, o których nie mówi się w wiadomościach o 19, bo dla mnie większa informacja to jest to, którędy samoloty latają do Chin, bo latają do Chin. Tak. Lepszą informacją jest to, jak bardzo wzrósł eksport Kazachstanu, jak bardzo wzrósł eksport Gruzji, jak dużo nagle zaczęły eksportować Indie. I trzeba nie chcieć widzieć, że to jest eksport niemiecki do Rosji, który idzie przez Indie, Kazachstan i Gruzję. Że to jest eksport francuski i włoski. Ale jeśli polski przedsiębiorca będzie chciał tymi samymi kanałami sprzedawać ten sam produkt, natychmiast zostanie wciągnięty na czarną listę i zostanie zniszczony. A już nie daj Boże, jak to jest przedsiębiorca, który ma tak zwane towary podwójnego znaczenia, czyli do wykorzystania zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Na takich leszczach jak my, którzy nie mają własnego rządu, którzy nie mają własnego państwa, bo jesteśmy niesuwerenni, i państwa w tym znaczeniu organizacyjnym, na takich leszczach jak my robi się statystyka. Dokładnie tak. Pytanie być może zamykające, zobaczymy. Jaka jest szansa, że ci najbardziej świadomi Polacy do 30 stycznia się obudzą? Spora. Moim zdaniem spora, bo dużo się będzie działo i doszliśmy do miejsca, w którym tak wiele tematów jest przykrywane. Najlepszy przykład Powódź z połowy września. Nagrywamy, który dzisiaj, 19 października. W Polsce nikt nie mówi. 20 października, 20. Racja. No, mechaniczny zegarek się nie przestawił. Nagrywamy miesiąc z kawałkiem po. Tematu nie ma. Mamy kompletne szambo na południu. Mamy poniszczone miejscowości. Ponad 500 zniszczonych dróg. 3000 domów. 1800 gospodarstw w samym województwie śląskim. Mamy straty na 4,2 miliarda, takie na luźnym liczeniu. Mamy nieznaną liczbę ofiar. Nikt o tym nie mówi. Mamy wypowiadane przez posła na mównicy sejmowej informacje o tym, jak on sam był świadkiem, kiedy policja kazała zmienić kwalifikację ofiary śmiertelnej tej tragedii z osoby, która umierając na serce, widząc jak przypływa woda i zabiera jej cały majątek, jest kwalifikowana nie jako ofiara powodzi, tylko jako ofiara choroby wieńcowej. Tak. I nikt z tym nic nie robi. Cofamy się rok do tyłu, poseł Braun wchodzi na mównicę, oskarża premiera, byłego premiera aktualnego o agenturalność i nikt z tym nic nie robi. Specminister od bezpieczeństwa, pan Kaczyński, wchodzi na tą samą mównicę, oskarża Tuska o agenturalność i nikt z tym nic nie robi, nawet on sam. Dokładnie. Myślę, że to jest tak. Ci ludzie, którzy celowo mają te zamknięte oczy, uszy i usta, ich nie ruszy nic. Czołgi na ulicach, albo puste półki w sklepach, albo niedziałający bankomat, czy brak prądu. I to być może też nie. A może nawet i to nie, bo przyjedzie beczkowóz i rząd o was zadba. Natomiast ilość ludzi, którą tu pozbieraliśmy od tego roku 2020, która jednak rozumie, że tematy są niezałatwione, że są tylko są przykryte albo obudowane gównoburzą, żeby ich nie było widać, ta ilość rośnie. I tu przysłuchiwałem się pańskiej rozmowie wczoraj z jednym z rozmówców na temat tego, kiedy rozmawialiście, że potrzeba 10, tam 15% społeczeństwa świadomego, zdeterminowanego do działania. Dałem dobrą informację. Jak przygotowywałem się do programu na temat tych szalonych ruchów młodziaków, czyli Just Stop Oil, ostatnie pokolenie niemieckiego Letzte Generation i paru innych, bardzo głęboko wszedłem w to, co oni piszą do swoich członków albo wyznawców, bo to jest ewidentna sekta dla mnie. Jeśli chodzi o mechanizmy psychologiczne, to są działania stricte religijne na poziomie budowania sekty. A brytyjskie Just Stop Oil dało jasną informację. Jeżeli 3,5% ogółu społeczeństwa zobaczy twój przekaz, zobaczy tą informację, którą niesiesz, to ta informacja jest trwale zasiana. To nie znaczy, że udało ci się przeprowadzić rewolucję, ale to oznacza, że twoje argumenty, to oznacza, że twoja nazwa, jakiś tam, powiedzmy, ten utrwala się w świadomości tak zwanego zwykłego Brytyjczyka, zwykłego Polaka. Jeżeli te 3,5% wystarczy Wielkiej Brytanii, gdzie oprócz angielskiego mamy kilkanaście języków, mówimy tu o ludziach, którzy mają uprawnienia do głosowania, polskich jest powinno być 1,5 do 2. Tak jest. To jest super informacja. I teraz, jeżeli mamy pośród siebie osoby, które uważają, że trzeba zrobić te 10, 15, 20%, to większość machnie na to ręką na zasadzie, dobra, 15% to nie jest dużo. Tylko oni nie rozumieją, że my nie mówimy o 15 osobach ze 100.
Mówimy o 15% społeczności, która ma 30 parę milionów w Polsce, znaczy, nie. W diasporze. Ja tylko dla usprawiedliwienia powiem, o 20% mówił pan Kopczyński, Bartosz Kopczyński, w tym sensie, że jest to naród czynny, no ale z góry wiadomo, że 15% z tych 20% to są oportuniści, którzy w niczym nie wezmą udziału. Znaczy, poza tym, że czegoś posłuchają i tak dalej, i tak do niczego się nie włączą. Z kolei z tych 5% potencjalnie zdolnych do jakiejś aktywności, no być może uda się zorganizować 1/5. A powolutku. Pytanie, czy my w tych 5% nie mamy już działających członków partii jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, magdalenkowej i tych wszystkich innych drobniejszych. Mówimy o ogóle społeczeństwa. Tak, no to tutaj właśnie stąd był ten postulat w jednej z rozmów, żeby ludzie występowali. Każdy, kto wystąpi, przechodzi do aktywności pożytecznej. Super. Znaczy tej, która jest natomiast... I tu wracając do pańskiego pytania. Zgadza się, to znaczy nie marnuje energii. Tak, ale tu wracamy do pańskiego pytania, czy do 30 stycznia coś się może rozwiązać. I przełóżmy to dokładnie na odpowiedź, którą sekundę temu pan udzielił. Jeżeli mamy nawet w tych 5% ludzi, którzy dzisiaj są kompletnie pozbawionymi już złudzeń, do bólu, do realizmu doprowadzonymi osobami, które są kompletnie otwarte oczy, mają po raz pierwszy w życiu na działalność PSL-u, PiS-u, Konfederacji, czy jakiegokolwiek innego grupowania. Każdego tworu, czy każdego tworu, bo to dotyczy też ludzi, którzy uwierzyli w mit Hołowni. Sam mam w rodzinie człowieka, który był zagorzałym tuskoidem, potem uwierzył w Hołownię, dzisiaj na Hołownię nie może patrzeć. To jest potencjał, to jest ogromna ilość ludzi, którzy mają już dosyć... Wielokrotnie zawiedzionych. Wielokrotnie zawiedzionych. A dwa rzeczy, o której mało się rozmawia w Polsce, ja się wcale nie dziwię, bo gdybym był spin-doktorem dużych partii, to sam dbałbym o to, żeby tego nikt nie mówił. Największe partie w Polsce, te, które od 30 lat trzymają nasz kraj za gardło, mają po 100 parę tysięcy członków. To jest ułamek, absolutny ułamek procenta w skali kraju. Tak jak pan mówi, ogromna większość tych ludzi ma tą legitymację partyjną i płaci składkę tylko dlatego, żeby mieć robotę w urzędzie wojewódzkim, w urzędzie gminnym. Z czystego oportunizmu. Ci ludzie, cała klasa urzędnicza, ogromna część lekarzy, bo już tu pokazali, ogromna część policjantów czy żołnierzy. Żołnierze może trochę inaczej, bo oni mają podległość wewnętrzną, ale policjanci na pewno przy ich poziomach dochodu to są ludzie, którzy będą tak samo skutecznie pracowali na drukach, które dzisiaj daje im trzecia RP, na drukach, które da im za chwilę generalna gubernia, czyli część zjednoczonej czy tam sfederalizowanej Europy. I jeśli nastąpiłyby jakieś ruchy duże, geopolityczne, to oni się nauczą cyrylicy i będą to pisali na ruskim kwicie, albo nauczą się pisać arabskimi szlaczkami, czy cyrylicy w białoruskiej, czy czegokolwiek, co pisze się w jidysz, czy w jakimkolwiek innym. Będą tak tańczyć, jak im zagrają. Absolutnie. Ale skoro powiedział pan, że do 30 stycznia szansa, że coś eksploduje, jest, no, wydaje się, spora. Bardzo duża, spora. No to tłumaczy, dlaczego z taką intensywnością uruchamiamy ten nasz projekt i kolejne projekty. Chciałbym zapowiedzieć, to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Czy to groźba? Będziemy jeszcze rozmawiać, panie Radku. Bardzo dziękuję.